Związek Waldemara i Doroty. Rolnik szuka żony. Waldemar Gilas to osoba, której z pewnością nie trzeba przedstawiać widzom 10. Edycji programu Rolnik szuka żony. 41-latek zgłosił się do show TVP, chociaż zdaniem wielu widzów tak naprawdę nie szukał miłości, a rozgłosu. Sam jednak temu stanowczo zaprzeczał. Kobietą, która na początku szczególnie wpadła mu w oko, była 30-letnia Ewa Kryza. Rolnik nie mógł od niej oderwać wzroku, ale jednocześnie miał też wiele wątpliwości, nie do końca był przekonany, czy piękna wokalistka odnalazłaby się na gospodarstwie. Finalnie ich relacja zakończyła się dość brzydką i niepotrzebną kłótnią w finale Rolnika, gdzie Waldek przy okazji oświadczył, że zaczął spotykać się ze swoją inną kandydatką, Dorotą. Kobieta ma 34 lata i samotnie wychowuje swojego 6-letniego syna. Ceni sobie aktywne spędzanie czasu. Lubi gotować, sprzątać, jeździć na rowerze. Choć obecnie jej życie nie jest związane z rolnictwem, to wychowała się na wsi, nie straszne jest jej więc życie na gospodarstwie. Dorota i Waldemar z Rolnik szuka żony w końcu się rozstali? Od czasu, gdy Waldemar i Dorota oficjalnie ogłosili, że są razem, niektórzy widzowie wieszczyli im rychłe rozstanie i doszukiwali się wszelkich tego oznak w publikowanych przez jedno lub drugie materiałach. Para przez długi czas jednak konsekwentnie pokazywała im, że są w błędzie, pokazując w mediach społecznościowych kolejne szczęśliwe kadry ze swoim udziałem. Ostatnio jednak Dorota dodała na swoim Instagramie dość niepokojący wpis, który brzmi następująco. Czyżby słowa te dotyczyły jej związku z Waldkiem? Tego nie wiadomo. Co ciekawe, wybranka Rolnika postanowiła zablokować możliwość umieszczenia komentarzy pod wyżej wspomnianym postem. Czy chciała w ten sposób uniknąć niewygodnych pytań internautów o jej obecną relację z Waldemarem? Czas pokaże.